Na 40 urodziny książę Harry nieźle się obłowi. Brat źle to znosi. Książę Harry, 39 litrów, gdy za miesiąc skończy 40 lat, uzyska dostęp do części funduszu powierniczego, który przez laty założyła dla niego prababcia. Jego starszy brat, książę William, nie jest tym zachwycony i nie chodzi tylko o to, że sam w dniu urodzin otrzymał niższą kwotę. Książę Harry 15 września będzie obchodził 40 urodziny. To dla niego ważna data. Nie chodzi tylko o okrągłe urodziny, uważane za próg oddzielający młodość od dojrzałości. W przypadku Harry'ego w grę wchodzą także poważne pieniądze. Mama królowej Elżbiety II, nazywana królową matką w 1994 roku, zainwestowała 2/3 swojego majątku, szacowanego wówczas na 19 milionów funtów, w fundusz powierniczy dla swoich prawnuków. Książę Harry na urodziny dostanie miliony. Od tamtej pory ta kwota bardzo wzrosła. Obecnie amerykańskie media wyceniają wartość funduszu powierniczego założonego przez królową matkę na około 90 milionów dolarów. Książę William w dniu ukończenia 40 lat uzyskał dostęp do swojej części. Jednak okazała się ona skromniejsza niż ta, którą prababcia przeznaczyła dla księcia Harry'ego. Młodszy syn króla Karola III za miesiąc dostanie 8,5 milionów dolarów. Jednakże źródło bliskie księciu i księżnej Walii ujawnia w rozmowie z portalem Closer, że starszy brat nie jest tym zachwycony. William jest zdegustowany tym, że Harry po raz kolejny wypłaci miliony z pieniędzy rodziny i wywiezie je do Kalifornii. Nie może nic z tym zrobić poza pokręceniem głową, ale gdyby to od niego zależało, Harry nie dostałby tej kwoty. To tak, jakby został nagrodzony za okropne traktowanie, jakie zafundował krewnym. Książę William zarabia miliony, ale żałuje bratu spadku po prababci. Rozgoryczenie Williama potęguje świadomość, że sam dostał mniej. Z pewnością prababcia wzięła pod uwagę, że wraz z tytułem następcy tronu stanie się on beneficjentem gigantycznych dochodów z majątków ziemskich. Tereny należące obecnie do księcia Williama znajdują się na terenie hrabstwa Cornwalli i poza nim, a ich łączna powierzchnia wynosi 571 km2. Księstwo Cornwalli generuje dochód szacowany na 30 milionów funtów rocznie, ponad 150 milionów złotych. Jednak William, mimo zapierających dech w piersiach dochodów, i tak żałuje bratu tych 8,5 miliona dolarów po prababci. Jak ujawnia źródło The Post, William uważa tę sytuację za dość paskudną. W najmniejszym stopniu nie ufa Harry'emu ani Meghan, więc myśl, że Harry wkrótce skorzysta ze spadku po swojej prababci, pozostawia w nim niesmak. Książę Harry i Meghan Markle mają mniej pieniędzy niż William i Kate. Oczywiście, młodszy syn brytyjskiego monarchy nie dostanie całej kwoty do ręki. Ale i po odliczeniu podatku, pieniądze ciułane latami przez prababcie będą poważnym zastrzykiem gotówki, który zasili majątek Harry'ego i Meghan, szacowany obecnie na 60 milionów dolarów. Książęca para liczy, że wkrótce się on powiększy i to nie tylko dzięki pieniądzom z funduszu. Ponoć Meghan uwierzyła doradcom, którzy przekonali ją, że pierwszy rok działalności jej firmy American Riviera Orchard przyniesie siedmiocyfrowy zysk.